podzięce za przyjęcie Konstytucji 3 maja postanowiono wybudować świątynię. W budowie jej jednak przeszkodziła wojna polsko-rosyjska, po której zostały tylko fundamenty. Budowę świątyni wznowiono tuż po odzyskaniu niepodległości, lecz II wojna światowa wstrzymała ją. Idea odbudowy kościoła? Zatwierdzona. Kamień węgielny na budowę został wyświęcony przez Jana Pawła II. Po długiej budowie w 2016 roku w Święto Niepodległości Polski odbyło się otwarcie świątyni Opatrzności Bożej.